Natomiast jeżeli chodzi o outlet, to tak naprawdę nie ma na dzień dzisiejszy już przyczyn, które w jakikolwiek sposób hamowałyby budowę tego nowoczesnego obiektu. Tak naprawdę w sierpniu już nie zdążymy, bo to sam koniec sierpnia, ale we wrześniu rozpoczynamy prace, na początku rozbiórkowe, potem budowlane. Technologia tego obiektu pozwala na to, żeby zakończyć prace realizacyjne przez około rok, więc w drugim kwartale przyszłego roku można spodziewać się otwarcia. Z kinem? Nie, na razie mówimy o tej pierwszej części typowo outletowej. Kino jak najbardziej będzie, możemy sobie to w 100% dzisiaj potwierdzić, ale jest szansa na to, że będzie troszkę później. To jest drugi etap budowy, natomiast nie sądzimy, żeby to było bardzo odległe w czasie. W tych dzielnicach Szczecina na prawobrzeżu jest potrzeba wybudowania kina. Czujemy, że trafimy bardzo dobrze w rynek i dlatego nie będziemy się, czy będziemy starali się zrobić to jak najszybciej.